nagrywam dla tych, którzy mają słuch. Inaczej to być nie może. Ale sądzę, że ludzie ociemniali mają słuch szczególny i to wyostrzenie słuchu powoduje, że to, co my zwykliśmy nazywać być może za sprawą świętej pamięci Juliusza Owidzkiego, nieżyjącego dyrektora Teatru Polskiego Radia, być może za sprawą mojego przyjaciela, długoletniego już dyrektora Teatru Polskiego Radia Janusza Kukuły, teatrem wyobraźni. Nie, ja nie odczuwam jakiegoś skoku ani jakościowego w moim byciu aktorem, ani jakiejś szczególnej zmiany. Zwyczajnie cieszę się, że powstała taka nisza, bo przecież to nie jest zjawisko masowe na razie w Polsce, jest to ciągle coś, co raczkuje. Nie ma takiego obyczaju, żeby kierowcy kupowali sobie audiobook, ponieważ jadą do Szczecina, do cioci i będą wracać, to akurat poznają powieść, której nie mieli czasu przeczytać. Ale cieszę się, że taka nisza powstała, bo to jest coś takiego, jakby człowiek na przykład po długich latach trafił na właściwego partnera, partnerkę życiowego. Ja mam wrażenie, że audiobooki czekały na mnie, a ja czekałem na audiobooki.